Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dołączyłem do czegoś takiego, co się nazywa... gra, rozgrywka online, hangouts. Czyli to są takie jakby spotkania. Ale pamiętacie, bo oni dodali coś takiego, że możemy się spotykać, robić sobie zloty w Need for Speedzie i ten. Ale teraz dodatkowo jeszcze możemy robić sobie wyczyny. Bo wcześniej mapka była pusta i nic tutaj nie można było specjalnie sobie rozgrywać. A teraz sobie jacyś tutaj gracze jeżdżą i możemy się... możemy tu sobie szaleć razem i robić jakieś właśnie wyczyny. Zastanawiam się, na czym to dokładnie polega. Polega to na tym, że robimy sobie wyczyny, skaczemy. Chyba co jakiś czas odpala się jakaś misja, którą muszą zrobić wszyscy i tyle, nie? Łup! Okej. Coś sobie tu nabiłem. Gwiazdki za wyczyny, czy ja coś... Coś dostałem. No i teraz coś tutaj sobie myk. Jest i teraz oni się tu spotykają. Jest tak fajnie, tak undergroundowo. Jest BMW 30, jest Skyline, jest takie... fajnie, JDM i takie German Style, a tu taki GTR. Widzieliście nowego GTR-a? Nie widzieliście? To zobaczcie. Nie, polecam. A tu tak po koni chłoron, no i kurczę... Droższy samochód w grze, nikt takiego nie ma. No, ale ogólnie możemy teraz cokolwiek robić więcej niż tylko spotykać się tak surowo w tej grze, a bardzo fajnie można sobie też obniżyć samochód, tak? Cyk, można być tak super nisko i oni mają takie super fury, też mogą sobie obniżyć, możemy sobie wspólnie strzelić fotko, jak to się robi tutaj. O, właśnie. No ale to jest trochę właśnie słabe, że, bo na przykład w The Crew mamy tak, nawet jeśli gramy sobie online, że możemy sobie zrobić fotkę z innymi na takiej zasadzie, jedziemy sobie koło kogoś i zatrzymuje się nasza gra online, inni gracze widzą, jakbyśmy wtedy zniknęli, nie, w ogóle z pola widzenia, i robimy sobie fotkę taką, jaką chcemy, zmieniamy porę dnia, dajemy uszkodzenia dla samochodu, bądź też nie, a tutaj cały czas ta rozgrywka trwa, więc moim zdaniem to jest tutaj słabiej wykonane. I jeśli chodzi o takie wyczyny, które mamy tutaj dostępne, to też myślałem, że to będzie wyglądać tak, że... wszystkim się odpali wspólna gra, no nie? Że będziemy mogli sobie... Będziemy mieli na przykład do zrobienia jakieś tam drifty, wszyscy będą musieli to robić naraz, powiedzmy, i kto zbije wyższy wynik, ten oczywiście wygrywa i dostaje jakieś tam hajs. Tak to na przykład było rozwiązane w Burnout Paradise, gdzie na przykład mieliśmy do zrobienia jakieś tam skoki, gracze mieli do zrobienia jakieś skoki i wszyscy na sesji musieli robić super skoki, różne stunty, albo ścigać się od punktu do punktu i tyle. I tak to wyglądało, że mieliśmy jakieś tam różne atrakcje podczas tego, nie? No i to było spoko, a tutaj tak, jeśli my sobie gramy sami bez ekipy, no to ciężko się zorganizować, to trzeba być, wiecie, na Discordzie, na przykład możemy kiedyś zrobić takiego live'a, że będziemy na Discordzie, będziemy sobie rozmawiać, gdzie się spotykamy i tak dalej, i robimy fajny zlocik, robimy pociały i będzie fantastycznie, jeśli tak, to okej, ale z randomami, no to właśnie ciężko się zgrać i nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, co zrobić razem, nie? No, ale tam jacyś gracze sobie jeździli i fajnie, w ogóle bardzo fajnie, że wprowadzili taki tryb rozgrywki online, że możemy się spotkać, gdzieś sobie pojeździć po całej mapie, która jest bardzo fajna i mamy dużo samochodów, które można sobie stunigować tak jak nam się to tylko podoba, możemy sobie je pomalować, nie pomalować, możemy mieć normalny, klasyczny wygląd, albo sobie zrobić z tego samochodu jakiegoś tuningowego potwora, zamontować spoiler jakiś customowy do, nie wiem, jakiegoś samochodu, który brzydko wygląda ze spoilerem. No, robić co nam się podoba i co jest całkowicie w porządku. Pojechać takim samochodem na zlot i cieszyć się, że możemy to zrobić, no nie? No taki jest Need for Speed, a przy okazji nie jest wymagający, jeśli chodzi o prowadzenie i zabawę tymi samochodami. Naprawdę przyjemnie się nim jeździ. Więc czemu by tak nie dodać do niego trybu online, którego na początku właśnie w dniu premiery nie było, że możemy sobie tak jeździć po świecie i razem się gdzieś tam spotykać. No ale... fajnie, że jest ten tryb, tylko można by było go jeszcze jakoś rozbudować, dodać jakieś nowe rzeczy, że rzeczywiście ci gracze będą tak zaangażowani w tej jeździe czy coś, albo o, na przykład można by było dodać coś takiego, że jedziemy sobie samochodami i nagle dostajemy cynk, że w danym miejscu jest jakaś ukryta część do samochodu i jeśli
podczas całej tej rozgrywki zdobędziemy wszystkie części, na przykład dojedziemy do tej części pierwsi, jako pierwsi, no to wygrywamy jakiś tam samochód, albo jakiś darmowy pakiet ulepszenia danego samochodu, czy jakąś tam super konstrukcję do innego samochodu. No takie nagrody właśnie, które możemy zrealizować sobie w grze, albo dostajemy bardzo dużą ilość pakietów tych różnych paczek i tak dalej, które możemy sobie otworzyć. To by było moim zdaniem spoko. A tutaj nawet chyba nie ma rankingu, jak sobie zrobimy strefę driftową, to chyba nawet nie ma rankingu takiego wśród graczy tutaj na sesji. Tylko jest taki ranking ogólny, o, jeśli ci poszło lepiej, no to dostaniesz lizaka, jak sobie go kupisz. Krótko mówiąc, nie dostajemy nic. W związku z tym, że ci gracze są rzeczywiście na sesji, poza tym, że są, jeśli chcemy sobie pograć ze znajomymi, no to jest fajnie, bo możemy sobie razem pojeździć po mapie i wyścigać się, robić jakieś tam głupie rzeczy, nie? No, ale taki tryb, on jest fajnie, że to jest rozwijane, moim zdaniem troszeczkę też za wolno i powinno więcej rzeczy tutaj być do roboty, żeby bardziej angażować tych graczy. Więc na obecną chwilę, no myślę, że wyścigi są najciekawsze, jeśli chodzi o rozgrywkę online w Paybacku. No, ale i tak dobrze, że coś tam się pojawia i że pojawiają się nowe samochody. Teraz możemy zdobyć albo kupić Astona Martina DB5, który tak średnio mi się podoba, zwłaszcza ten dziwny kwadratowy tył. Ale mamy też do dyspozycji Audi, chyba jakieś, nie wiem czy to jest LMS Ultra czy coś takiego. I mamy jakieś wyzwania od Castrola, seria Need for Speed zawsze gdzieś tam z tymi markami współpracowała i tutaj mamy jakieś tam nowe rzeczy z tym związane, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale po prostu możemy sobie wykonać jakieś tam zadania i zaraz sobie to sprawdzimy, jak wygląda. Okej, okay, więc tak, tutaj mamy speed listy, to wiecie, że to są po prostu wyścigi. No ale tą nową opcją są hangouty, czyli takie spotkania. I możemy sobie, znaczy nową opcją, zaktualizowaną, może tak. Okej, okay. I chodźmy teraz do menu głównego, no i chodźmy sobie... O, tutaj mam już końcówkę chyba fabuły, no to koniec jest. I teraz jesteśmy sobie na mapie, no i co? I możemy znaleźć nowe... Aha, jest porzucony samochód. O, co to jest? O, właśnie, tytanowe próby, zaraz sobie tam śmigniemy. Jest nowy samochód do odnalezienia i jest to... O! Tutaj się pojawił ranking, ale to już było. Nowy samochód do odnalezienia, którym jest chyba Mazda RX-7, zdaje się. Tylko, że tym razem w wersji driftowej, więc jest rotacja tych samochodów, ale pewnie już każdy zdobył wszystkie, na wszystkie możliwe tryby. Więc ja proponuję, żebyśmy sobie poszli tutaj i zobaczymy, jak wyglądają te tak zwane tytanowe próby. Jak to, o co w tym chodzi? Czy musimy pewnie coś tam dojechać na czas i tak dalej, konkretnym samochodem i tyle. Ale pojedźmy sobie, zobaczmy, może być to coś ciekawego. Na miniaturce było widać jakieś tam Audi. Wyglądało to na jakieś Audi torowe, więc może to być tak jak domniemam Audi LMSU, ale chyba to nie było. To było jakieś tam po prostu zwykłe Audi, tylko troszeczkę przetuningowane. No i możemy sobie popróbować. W zasadzie chyba jest tutaj normalnie Audi jakieś tam V10 w grze i możemy sobie nie pośmigać, kupić je i tak dalej, nie? Troszeczkę ściszymy grę. Okej. No to jest gdzieś tutaj na tamie, bo to jest próba na tamie. Ja podejrzewam, że to jest jakaś czasówka i trzeba być fajnym i to ukończyć. No i jak to zrobisz, to spoko. To mam zaliczone tutaj już. Tak, ten billboard. O! Fajnie, wypadłem poza mapę, mimo że go skreśliłem. No, świetnie. Ech, te Need for Speedy. No ale i tak wam powiem, że wolę takiego Need for Speeda niż te gry torowe, pseudosymulacyjne. Gdzie tak naprawdę na dłuższą metę one chyba nie dostarczają takiej frajdy, nie? Może by dostarczały, gdybyś miał cały ten sprzęt, oddzielne stanowisko do kierowania samochodem, kierownicę, fajną dźwignię do zmiany biegów, jakiś tam pneumatyczny, ręczny. No wiecie, o co chodzi, tak? Że można się po prostu pobawić z tym wszystkim. To jest całkowicie w porządku, ale ja jestem zwolennikiem minimalizmu i lubię po prostu grać na padzie, więc mi wystarcza tak jak jest gry arcade'owe, jest spoko. Wciągnij prędkość 200... Gra się zawiesiła. Nie, działa, okej. Już myślałem. Nie przeczytałem co tam było napisane, bo...
Dojedź na czas do mety. Okej. Okay. No i mamy sobie takie Audi. To jest chyba jakieś najnowsze, bo nie kojarzę tych lusterek w żadnym innym Audi. No i ciekawie wyglądają tylne światła i takie skoszone... Skoszone te... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zagapiłem się na samochód, bo powiem szczerze, to jest chyba jakiś nowy model Audi R8, zdaje się. Dobra, jeszcze raz. Zapraszam cię na 3 nowe próby czasowe. Czasówki po prostu. No i zaliczył kiedyś zakupiłem modyfikację. Okej, samochodów Castrol. Czyli samochodów. Nie będzie to tylko Audi, jeśli samochodów. Więc mamy tutaj sobie Audiczkę. No to jest jakieś z bodykitem chyba jakimś poszerzającym. Ale no nie poznaję tego modelu, więc... Okej. I to co? No jedziemy sobie na czas. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. O, fu. Jak się jeździ tym samochodem? Normalnie, no nie ma nic nadzwyczajnego. No fajnie wygląda dosyć ta Audica, chociaż też nie byłem nigdy zwolennikiem R8, jakoś tak nie przemawiały do mnie. Mają to taką skoszoną dupę z tyłu, więc zawsze to przeszkadzało, jakieś takie mydło, takie... Ech. Ale no spoko, no gdybym miał taki... Właśnie, ja widziałem Audi V5.0, widziałem w rzeczywistości z takim tym, V10. I tak jak w grach, to taki ten samochód wygląda strasznie przeciętnie, nie? Tak powiedziałbyś, to właśnie taka mydelniczka i taka sraczka, właściwie nie wiadomo co. Ale w rzeczywistości widziałem ten samochód i to jest tak, sięga ci do pasa, jest mega niski. I niesamowicie szeroki. I to jest... To jest naprawdę super fura. Jest naprawdę super fura. Każdy, kto by przeszedł koło takiego samochodu, no nie ma opcji, żeby nie wykręcić sobie karku. Patrzę za takie auto. My tutaj mamy jakieś takie smaczki, fajerwerki. Cyk, cyk. No, to w rzeczywistości tak. Nie mówię nawet o tym Audi, bo to jest jakieś najnowsze, ale mówię o tym takim starszym, który też jest fantastyczny, ale ogólnie... Cała bryła tego samochodu zbytnio się nie zmienia z roku na rok. Jest takie Audi po prostu. Audi R8. Dobrze, i tutaj mamy jakieś drifciki. Napęd na 4 kapcie, a tu tak driftujemy fantastycznie. Okej, tu mamy ostro. Czyli jakieś tam wybuchy, jakieś tam atrakcje dodatkowe. Czy na was to działa? Działają na was to takie wybuchy i dodatkowe atrakcje? Na mnie nie bardzo, nie. No wolałbym się tutaj chociaż z botami ścigać, albo... Czy to jest ważne, że my tutaj nie mamy żadnych przeciwników? Jak myślicie, no? Czuję się trochę jak w grze torowej, mamy ściany, mamy... Nie no, tutaj sobie driftujemy, fajnie, coś się dzieje, tak? A w torówce to musisz idealnie każdy zakręt, żeby nie wypaść czy coś. No tu 200 km na godzinę, a dobra, wchodzę w drift. No, to jest fajne w wielkich dupkach. Dobra, ale słuchajcie, ja tutaj tak gadu, a tu trzeba ukończyć w 30 sekund wyścig. Nie wiem, ile nam zostało, 2 km. No, może być ciężko. Za każdym checkpointem chyba dostajemy jakiś bonus czasowy, z tego co widzę. Tak, dostajemy sporo bonusa czasowego. Mimo to chyba warto tutaj jak najlepszy czas wykonać, żeby pokonać na przykład znajomego, nie? No bo o to tutaj chodzi w tych czasówkach. Także, tak patrząc na tego Need for Speeda, jak skończymy sobie fabułę, bo też pytacie się, czy opłaca się kupić tego Need for Speeda, jest bardzo fajny, wystarczy wam frajd na pewno, tryb fabularny jest spoko. I to, jak możemy sobie tunigować furki, zmieniać je, jeździć nimi, prowadzi się naprawdę, jest bardzo, bardzo w porządku. No ale po skończeniu trybu fabularnego mamy te dwie możliwości spotykania się online i jeżdżenia w kółko tych samych wyścigów. No jest to takie niewystarczające moim zdaniem. Powinno być coś jeszcze, co sprawi, że rzeczywiście będziemy chcieli się dłużej pobawić w tej grze na online. No bo nie oszukujmy się, większość gier, które gramy normalnie na co dzień, to są gry online. No. Czy to jest wasz jakiś tam Counter-Strike, czy to... powiedzmy GTA Online, czy cokolwiek innego. Wszystko opiera się na tym, że możemy sobie z kimś pograć po sieci i się pobawić, no. No i dobra, to było Audi R8.
Wy mówicie tak, Lucek, sprawdź jeszcze następne wyzwanie, bo tam będzie inny samochód i będziesz zaskoczony. No to ja mówię, dobrze, sprawdzę, przeteleportuję się gdzieś nieopodal i zobaczymy, czy będzie inna fura, czy będzie to samo Audi, bo jeśli to samo Audi, no to będzie wiać strasznie nudą. A tutaj możemy sobie chyba... O nie, tu nie wjedziemy. A tak właśnie nie widziałem żadnego innego samochodu na tych wyzwaniach kastrolowych. Więc tak mi to nie wygląda, no. Będąc z wami całkowicie szczery, te aktualizacje Need for Speedowskie nie robią na mnie wielkiego wrażenia, więc czekam na coś takiego większego. Czymś takim większym była aktualizacja związana właśnie z tymi takimi, z możliwością pogrania z kimś po całej mapie, jakimś tam, po prostu pościgania się bez większego sensu. No ale mamy tu chyba Range Rovera. Będziemy mogli nim sobie polatać po jakichś prawdopodobnie bezdrożach lub coś takiego. Driftuj 280 metrów bez przerwy. No myślę, że na bezdrożach uda się to osiągnąć. Mamy szerokie, jak moje dwie głowy, kapcie w tym właśnie Range Roverze. Sprawdźmy, co uda mi się zrobić z tym samochodem. Czy uda. Wygląda okropnie, to mogę powiedzieć. Tak jaki klocek, no nie? Taki... O, i wiecie, co jeszcze brakuje w tym Need for Speedzie? Co było na przykład w 2015, czyli dystanse w kołach. Dlaczego my nie możemy założyć sobie dystansy w kołach? Przecież to było... Niektóre mamy tutaj nawet takie bodykity, tak jak tuningowałem sobie na odcinku Nissana Fairlady i założyłem sobie do niego bodykit. I myślę, no nie, no ten bodykit wygląda fantastycznie. Ale co nie wygląda fantastycznie? Koła są schowane w nadkola i to wygląda tak okropnie, jakbyśmy, nie wiem, wsiedli do jakiejś Toyoty za 5000. No nie, tak to okropnie to wygląda, no strasznie. A Nissan Fairlady to jest bardzo fajne auto. Nie wiem, czy obserwujecie jakieś takie tuningowe profile na Instagramie. Ty, co to tu porobione jest? Okej. Ja obserwuję i często widzę tam różne stunigowane furki, żeby się też trochę inspirować i może czasami pokazać wam na odcinkach z Forzy czy z takich Need for Speedów jakiś ciekawy tuning, albo z was zainspirować do tego, żebyście sobie tam tuningowali. No, ale ten Stuffer Lady wygląda naprawdę fantastycznie po różnych obniżeniach, tuningach, modyfikacjach i tak dalej. A tutaj w grze tak mamy ten body kit, który jest spoko, tylko właśnie nie możemy sobie zamontować tych dystansów. No te dystanse zmieniłyby naprawdę nasze podejście do tej gry. Moglibyśmy zrobić sobie mega poszerzenie i tyle. I zrobić fajne rzeczy. I chyba nie zaliczę tego driftu, bo widzę, że już brakuje miejsca. Tam co, tam. Wyzwanie nie zaliczone. No ale samochodem sobie dojechaliśmy. No i tyle. I zostało nam chyba tylko jeszcze jedno kastrolowe wyzwanie do zrobienia. Mamy zrobione. To też czasówka. I ostatnie to jest czasówka. Co za niespodzianka. Coś nowego. No i teraz zmieniło mi na zupełnie inny samochód. Na Lambo tym. To jest jakoś losowo dziwne. No dobrze. Teraz czasóweczkę mamy sobie tu. Chodźmy sobie tu. No i czy te czasówki są dla was takie engaging, czyli takie... Czy dobrze się bawicie przy tym? To jest na zasadzie... To działa tak, ja powiem, jak to działa. To działa na zasadzie takiej, że... Jest sobie taki dystrybutor oleju silnikowego i on myśli... Przypomnijmy się przyszłym właścicielom samochodów. Jaki olej jest najbardziej taki przyjazny dla silników i taki w miarę w porządku w cenie. Zróbmy w grze wyścigowej jakiegoś takiego deala, że wrzucamy sobie nasze wyzwanka, jakieś tam... Czekaj, czy nie za daleko zajechałem? No oczywiście, że za daleko, bo to jest Lambo, to za szybko się jeździ ten samochód. Cholera. No. Wrzućmy sobie nasz logotyp, naszą markę do gry. I niech się wszyscy z nią utożsamiają i robią sobie tam jakieś wyzwanka. I twórcy gry myślą sobie, no dobra, możemy coś takiego zrobić, bo to w sumie i tak wiemy, że po jakimś tam czasie nikt w Need for Speeda nie będzie grał, a tak zawsze jakiś nowy content jest. Zróbmy sobie wyścigi czasowe i nara.
No i tyle. I tak to wygląda. Dodajmy jakieś tam furki. Nowe, nie nowe, albo zmodyfikujmy najlepiej te, co są, żeby było taniej. I fantastycznie. No i mamy właśnie takie czasówki, które możemy sobie zrobić, bo jest to coś nowego. Nie można narzekać, a ja tak tylko teraz marudzę, że ojeju, dodali coś takiego, nie postarali się, tak? No ale znowu jest to też nowa rzecz i no, nowa rzecz to zawsze trochę tam cieszy, no oczko, nie? Zawsze to inaczej jest. No. Jak tak by było ciągle nic, to też byś powiedział, o, nic nie dodają do tej gry, jest tak bezpłciowo, nic się nie dzieje. No tak. Także spokojnie. Te wyzwanka też można sobie zrobić. Chyba jest tu też jakiś ranking znajomych, więc jeśli komuś naprawdę zależy, żeby tymi samochodami się gdzieś tam znajomym posiłować, to spoko, ale chyba każdego jara bardziej to, że może wziąć swój samochód i swoim samochodem ograć znajomego, stuningować go wpierw i utożsamić się z nim, pomalować tak jak się chce, zrobić z niego bestię i wygrać czasówkę. To jest chyba najbardziej satysfakcjonujące, no bo jak dostajemy to wszystko na tacy, już takie gotowy samochód, taki dosyć dobry do jazdy, no to nie jest to takie satysfakcjonujące, jak właśnie ta droga, którą musimy przejść, aby ulepszyć ten nasz taki ulubiony samochód i nim wygrać jakiś wyścig, tak? No przynajmniej ja na to tak patrzę, że chyba jest to takie przyjemniejsze, jeśli lubimy grać w Need for Speedy. No Need for Speed to jest jednak taka marka, taka gra, którą taka seria, którą każdy pamięta i które każdy gdzieś tam ma w swoim sercu, nie? Ale oczywiście gry przechodzą różne też etapy i zmieniają, na przykład Need for Speed miał wiele różnych studiów, czy studio, jak to powinno zmieniać. Różne studia tworzyły tę grę, Crateron, Black Box, teraz nawet nie wiem, kto to tam robi. Ghost Games, no tak, przecież byłem w studiu Ghost Games. Ale no ciężko powiedzieć, który Need for Speed jest taki najlepszy z najlepszych. Oczywiście można tak przytoczyć te undergroundy i tak dalej, nie? I te takie Most Wanted, te gry są takie najfantastyczniejsze. Ale te nowe Need for Speedy, czy one tak naprawdę są dużo lepsze niż te gry, które my kiedyś tam graliśmy, ten Most Wanted, ten Underground i tak dalej. Ja grałem teraz w te gry, przechodziłem je na YouTubie i tak powracając do nich, muszę powiedzieć, że to jest shit. To już w ogóle nie jest na czasie, to nie jest nic nowego i tak naprawdę te gry nowe, one są fajne, tylko nam się zapamiętały te stare gry jako takie fantastyczne i że kiedyś to było takie boom, że wow, że co to jest, coś nowego, super. A te nowe gry to jest taka jedna z kolejnych części na półce, które myślimy, że nie są jakieś wyjątkowe, no bo mamy bardzo duży wybór różnych fantastycznych innych gier, które są może jeszcze nawet lepsze od tej. I jakoś tak nie przykładamy do tego takiej uwagi, że ten Need for Speed rzeczywiście jest taki dobry, nie? No. Na przykład w Most Wanted mieliśmy multiplayer, który, mówię o tym pierwszym Most Wanted 2015, który był, nie wiem, czy wiele osób w niego grało, to były jeszcze czasy, kiedy przez neta się tak za dużo nie grało, albo grało się tylko w jakieś tam strzelanki proste i tyle, takie Counter-Strike. Chyba wtedy raczkował ten 1.6 czy coś takiego. Nie no, grało się też na lekcjach na tych informatycznych. Ale się rozgadałem. No ale wracając do Need for Speedów, no to moim zdaniem ta gra jest naprawdę fantastyczna i świetnie jest zrobiona, fajnie się jeździ, driftuje, szaleje i o to tu chodzi, no. Ja się w niej wybawiłem długo, a teraz sobie czasami wbiję, żeby zobaczyć jakieś tam aktualizacje, takie jak ta aktualizacja Castrola, jakieś nowe samochody i tyle. Nie, na pewno jeszcze sobie tam zerknę na innych odcinkach na te nowe furki i zobaczymy, co się da z nimi zrobić. Ponoć można je przerobić na jakieś super konstrukcje, także zostańcie ze mną i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.